Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo dobrymi wieściami, chociaż pewnie sporo z Was już o nich wie. Ninjago od zawsze miało ten problem, że ciężko było dokopać się do odcinków. Albo trzeba było skakać z Netflixa na HBO na zmianę, żeby obejrzeć wszystkie sezony, albo oglądać na niezbyt zaufanych stronach. Teraz jednak ta sytuacja mocno się stabilizuje. Zanim jednak zaczniemy, chcę bardzo podziękować wszystkim wspierającym i przypomnieć o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Możecie także zostawić łapkę w górę i wbić na moją grupę na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie. Jakiś czas temu LEGO zaczęło wrzucać pełne odcinki Ninjago po polsku na swój oficjalny kanał na YouTube i wydaje mi się, że każdy fan Ninjago czekał na to, aż opublikują najnowsze odcinki z sezonu 16. Właśnie się to dzieje. Co prawda, na razie nie ma jeszcze wszystkich, ale LEGO powoli je wrzuca, tak więc podejrzewam, że za kilka tygodni będziemy mieli już pełny sezon do obejrzenia na YouTube, zupełnie za darmo i w bardzo dobrej jakości. A co ważniejsze, legalnie, bo przecież wciąż pamiętamy, jak twórcy Ninjago narzekali na to, że ludzie oglądają serial na jakichś pirackich stronach, przez co zarabiają mniej i może to prowadzić do upadku Ninjago. Jednak na chwilę obecną widzimy, że serial, jak i zestawy przynoszą wystarczająco duże zyski, skoro opłaca im się to dalej ciągnąć. Netflix, Player i HBO swoją drogą także radzą sobie całkiem nieźle i w ostatnich latach te serwisy również zaczęły uzupełniać brakujące sezony Ninjago. Co prawda są to płatne opcje, ale wydaje mi się, że czasami dla świętego spokoju, aby obejrzeć ulubiony serial w przyzwoitej jakości, legalnie i bez reklam, warto wydać te kilkadziesiąt złotych. Zresztą pewnie bardzo dobrze o tym wiecie i podejrzewam, że sporo z Was w domu ma wykupioną którąś z tych subskrypcji. Korzystając z okazji, muszę wspomnieć też o tym, że kilka tygodni temu zaczęliście pisać do mnie wiadomości, że z playlisty z 16 sezonem, którą utworzyłem dla Was w zeszłym roku, znikają odcinki. I to prawda, a dzieje się tak, ponieważ LEGO po prostu blokuje je za prawa autorskie, tak więc nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ponowne wrzucanie tak czy siak skutkuje ich usunięciem po kilku godzinach, więc nie ma to sensu. Jak już cały sezon 16 trafi na oficjalny kanał naszego duńskiego producenta, to wtedy dodam go do tej playlisty, uzupełniając w ten sposób braki. Więc link, którym od dawna Was, że tak to ujmę, częstowałem, nadal będzie aktualny i nadal będzie można pod nim obejrzeć cały sezon 16. Zostawiam go oczywiście w opisie dla zainteresowanych. I to już wszystko, moi drodzy. Myślę, że takie wieści od razu poprawiają humorek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Możecie także wbić na mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Trzymajcie się, do zobaczenia.